To jest Box jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Pojedynek boksera reprezentującego wagę średnią z mistrzem świata wagi ciężkiej wydaje się być nie najlepszym pomysłem. To trochę tak, jakby dzisiaj Saul Alvarez wszedł do ringu z Deontayem Wilderem. Na początku XX wieku taka walka doszła jednak do skutku, a zmierzyli się w niej czempion królewskiej kategorii Jack Johnson i Stanley Ketchel, znany również jako Stanisław Kiecal. Brzmi swojsko? I słusznie, Kiecal urodził się co prawda w stanie Michigan, ale w rodzinie polskich imigrantów wywodzących się ze wsi Sulmierzyce. Są to okolice dzisiejszego Piotrkowa Trybunalskiego. Stanley opuścił dom rodzinny bardzo wcześnie, bo w wieku zaledwie 12 lat. Włóczył się po Stanach Zjednoczonych, był między innymi pomocnikiem Drwala, Kowala, pracował również na roli. Jednocześnie nie unikał bujek, dzięki czemu wyrobił sobie opinię twardego wojownika. Brał udział w lokalnych, nieoficjalnych turniejach, walczył z miejscowymi za pieniądze, a wkrótce uczynił z boksowania sposób na życie. 16-letni Ketchel zaczął podróżować po Montanie, szukając pięściarskich wyzwań. W końcu w roku 1907 przeniósł się do Kalifornii. Bardzo szybko okazało się, że Ketchel ma niesamowity potencjał, imponującą szybkość i potężną siłę ciosu. Podczas swojej bogatej kariery znokautował m.in. Joe Thomasa oraz pokonał braci Sullivan. 9 maja 1908 roku Stanisław Kiecal został uznany za oficjalnego mistrza świata wagi średniej. W tym czasie na tronie królewskiej kategorii zasiadał Jack Johnson. Amerykanie nie mogli znieść faktu, że mistrzem świata jest pięściarz czarnoskóry, więc szukali białego, który byłby w stanie zdetronizować Johnsona. Jako pretendenta wybrano popularnego Stanleya Ketchela, wybitnego boksera, jednak o 20 kg lżejszego od panującego mistrza. Mówi się, że podczas wydarzeń promujących to starcie Kiecal występował w butach na wysokim koturnie, aby zamaskować fakt, że jest zdecydowanie niższy. Aby sztuczka nie została zauważona, zakładał ponoć długi płaszcz. Zainteresowanie tym pojedynkiem było ogromne. Walka miała mieć charakter raczej komercyjny i nikt nie stawiał na wygraną potomka polskich imigrantów. Na Johnsonie wymuszono nawet obietnicę, że nie będzie dążył do znokautowania mniejszego i lżejszego przeciwnika. Walkę zakontraktowano na 16 października 1909 roku, a odbyła się ona w Mission Street Arena w stanie Kalifornia. Choć wszyscy wiedzieli, że Ketchel ma nikłe szanse na zwycięstwo, biali kibice liczyli na sensację. Pierwsze rundy zweryfikowały jednak oczekiwania tłumu. Jack Johnson posłał rywala na deski już w drugiej rundzie. Stanley zdołał jednak wstać, a panujący mistrz nie ruszył do ataku, by dokończyć dzieła zniszczenia. Możliwe, że wynikało to z instrukcji organizatorów walki. Johnson kontrolował pojedynek, choć niesamowicie ambitny i wytrzymały Kiecal ciągle nacierał. Do sensacji doszło w 12 rundzie, w której pretendent trafił Johnsona potężnym prawym i posłał go na deski. Johnson podniósł się, choć był wyraźnie zamroczony i doszedł do wniosku, że jeżeli chce wygrać, to musi o wiele mniejszego i lżejszego przeciwnika po prostu znokautować. Ruszył do ataku i piekielnie mocnym ciosem pozbawił Stanleya przytomności. Z walką tą związana jest pewna legenda, której autentyczności nie da się obecnie potwierdzić. Ponoć Johnson po zakończeniu walki znalazł w rozprutej rękawicy, którą znokautował Stanleya Ketchela, i jego zęby. Świadczy to o niesamowitej sile kończącego uderzenia. Sam mistrz powiedział po walce, że nigdy nie zadał tak mocnego ciosu jak ten, którym znokautował Kiecala. Po przegranej Stanley odpoczywał kilka miesięcy, ale nie zrezygnował z boksu. Niestety niemal równo rok po walce o Mistrzostwo Świata w wadze ciężkiej został zamordowany podczas pobytu na farmie swojego przyjaciela. Pochowano go na cmentarzu w rodzinnym mieście Grand Rapids w stanie Michigan. W 2015 roku w tym samym mieście odsłonięto jego pomnik. To jest Box wspiera firma Nikko Sport Polska, producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.